Projektu uchwały godziny sądowego zespołu koordynacyjnego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na miastach ratowana na lata 2011-2015. Paragraf pierwszy. Przeznacza się kwotę w wysokości 11 900 zł na następujące zadania. Pierwsze. Zakup i montaż kamer monitoringu w gimnazjum nr 16, kwota 3000 zł, realizator gimnazjum nr 16. 2. Zakup kamer i modernizacja instalacji monitoringu ZSS nr 4, kwota 7000 zł, realizator zespół szkół specjalnych nr 4. 3. Organizacja i zakup nagród na konkurs dla szkół podstawowych Bezpieczna Dzielnica, kwota 1900 zł, realizator komisariat 4 Policji. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie podjęcia. To gimnazjum 16 na jakiej jest ulicy? Rówko Dawnowskiego. I Czarnowiejskiego. Dawna, dawna 33. 33. Bardzo proszę. Na urzędnicze jest już zamontowany ten monitoring? No, jest. Jest 16 kamer. Z którego tego wyboru zostałyśmy mieli zakupiony ją przez ponad rok, prawda? Leżał gdzieś po prostu. W sierpniu został odebrany. Bardzo ładnie to chodzi. Nawet są też kamery. Ja widzę, że ten zespół szkół specjalnych numer 4 zakątek 2 kosztuje nas nieźle. Do tego, co tutaj mi wyszło 78 500, dodajemy jeszcze 7, to już jest 79 400, tak? No, dzieci niepełnosprawne nie mają lekkich kosztów. W ogóle nie ma. No jest to nowa placówka, która w tej chwili dopiero zaczyna się. Trudno. A ja jeszcze tutaj chciałem wrócić do tego, jak pani dyrektor prężnie tutaj zadziałała. Byłem też oglądać efekty tych prac. Została tam też uruchomiona na powrót stołówka. I mogę poświadczyć, że jedzenie jest naprawdę świetne. Bo jadłem tam dwa razy obiad, więc coś fantastycznego. Lepiej niż w domu. Także przesadziłem. I też wykonanie tych prac jest naprawdę dobrze nadzorowane, czego jestem bardzo zadowolony. Też dobór materiałów tych, byłem tam na przykład w łazience, która została wyremontowana przez panią dyrektorą. No, tak piękne, pięknej łazienki, w żadnej jeszcze szkole nie widziałem. Takie kwiatowe, różnokolorowe, naprawdę aż przyjemnie. A czy mają coś takiego jak biblioteki? Biblioteka też, tak, została zresztą jakby zrobiona dodatkowo w takim pomieszczeniu niedaleko stołów. Miałem dać materiały na urzędniczą, to tu im dostarczy tam takie świat przyrody, zwierząt. No, mają bibliotekę, także rzeczywiście warto jest tam inwestować, bo wiadomo, że tam pieniądze nie zostaną zmarnowane. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Otrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.